To ja mogę cię najwyżej wyśmiać. Na koniec ginął od jakiegoś typa. Masakra, ja się tam prawie płakałem. Lecimy z tym cyrkiem. Dzisiaj wracamy do serii, którą zamknąłem z nienacka przed Castlevanią, czyli Mega Man trójeczka. W jedynkę i dwójkę ja miałem olbrzymią przyjemność zagrać przez na to, że miałem z nimi okazję obcować wcześniej. Z trójką nie miałem zbyt dużo do czynienia, a przy okazji seria Mega Man nie była mi aż tak bliska jak niektóre z nich, dlatego na przykład Castlevania graliśmy w tylu egzemplarzach. Natomiast zaraz po niej bardzo przyszła mi ochota na to, żeby wrócić i dokończyć tą bojaż z Mega Manami. Także mam nadzieję, że następne stare gry, jakie będą, to najpierw będzie Mega Man 3, potem 4, potem 5 i 6. Zobaczymy. Jeśli mi się po drodze znudzi, no to może pojawi się co innego. Tymczasem Mega Man 3. Co właściwie mogę powiedzieć? Przede wszystkim, jak ja do tego w ogóle chcę podejść? Bo w jedynce i dwójce mniej więcej znałem kolejność bossów, w dwójce raczej ją bardziej szacowałem, ale wiedziałem też, co robić, żeby zrobić to dobrze. Natomiast w trójce nie mam pojęcia, co będzie motywem przewodnim, nie mam pojęcia, kogo mam wybrać, żeby poszło to dobrze. Dlatego stwierdziłem, że jednak, tak w ramach ciekawości tego i pokazania wam, jak to powinno wyglądać, sprawdzę sobie tą kolejność, także ja tą kolejność znam i tę kolejność będę stosował. Zaczynając od niejakiego Magnetmana, zrobiłem sobie tu foto, także czasem będę sobie zaglądał. Jeśli chodzi o fabułę, no to wszystko jasne, Wily był, Wily znowu uciekł, Wily znowu ma roboty. Wily, prawda? W tej części jest Wily. Tak, to zawsze był Dr. Wily. Dobrze, okej. Okay. Zatem lecimy. Mega Man 3. Zaczynamy od pokonywania niejakiego Magnetmana. Jestem ciekaw, jak w przeciwieństwie do poprzednich części będzie brzmiała tutaj muzyka. Mega Man 2 na przykład był znany z muzyki. Przede wszystkim. Okej, okay. Magnesy mnie ciągną ku górze. Dobra. Gra wygląda praktycznie identycznie. Trochę... Oh, fuck, serio. Mówiąc szczerze, trochę trudno się dziwić, no bo jednak te Mega Many, gry z serii Mega Man wychodziły rok po roku. To jest nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, jak dużo tu jest roboty, żeby jedną taką grę stworzyć. One potrafiły wychodzić rok po roku bez jakiejkolwiek większej przerwy. Jeśli to nie uważacie tego za niesamowite, to nie wiem, co jest. Oczywiście, jak widać, używane po raz kolejny są te same asety. To może być jakiś powód, dla którego te gry wychodziły szybciej. Natomiast zawsze jest jakiś element dodany, tak jak w... O, tego pana już znamy. Tak jak w dwójce były to bronie, które miały swoje specyficzne zdolności, chociażby ładowane, albo strzelanie po skosie. Nie wiem jeszcze, co to jest tutaj. To będzie się okazywało po drodze. Oczywiście umiejętności specjalne też zawsze charakterystyczne dla każdej części. Mówimy oczywiście o umiejętnościach pomarańczowych, technicznych, tak zwanych itemach. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, boję się. No. Nice. O, właśnie. To jest coś. Nie byłem pewien, w której części to dochodzi. Wydawało mi się, że gdzieś później. Natomiast mamy tutaj taki wspaniały wślizg. Doskonała zabawa. Nie wiem, czy on w poprzedniej części już był. Wydaje mi się, że go nie było. Siema, Wilgax. O Jezus. Dopiero zacząłem. Jestem dzisiaj rozkojarzony strasznie. Miałem taki szalony dzień. Więc początek może być lekko lamerski. Mam nadzieję, że to się poprawi z czasem, bo uważam, że jestem całkiem niezły ogólnie w tej gry, więc trzymam kciuki, że nie będę wyglądał zbyt... Jam jest Proto Man. Ale kiedy ukończyłeś Mega Man 10? O. Czy po prostu sugerujesz, że ukończyłeś pierwsze 10 części? Wszystkie. O, dobra, mamy to. Dobrze, że pamiętam zawsze, że trzeba sprawdzić najpierw, czy... Wczoraj rozdobyłem Romirę. A, widzisz. O nie, już na dzień dobry znikające klocki. Świetnie, dobra. A, dobra, tu. Okej. Okay. Mam to. Serio. Ale dobra, już znam kolejność. Git. Damy radę. No i git. Hop.
Siema Metziu. Taktyka, wspomniałem o tym na początku, jest taka, że faktycznie już zdążyłem sobie rzucić okiem mniej więcej na kolejność tych bossów, bo chciałbym zobaczyć, jak one faktycznie będą się składały. W sensie, jak szybko jestem w stanie zabić ich tymi dodatkowymi brońmi. Będę też próbował oczywiście robić to mega busterem na dzień dobry. A tak z ciekawości, żeby się dowiedzieć. Czy jesteś zainteresowany Mega Man Randomizer ROMs? Tak średnio bym powiedział na ten moment, a to dlatego, że nie uważam się za eksperta od tych Mega Manów i chciałbym przejść chociażby wszystkie normalnie. A tak finalnie to jest to coś ciekawego, co można by pokazać. Tak samo jak Zelda ma swoje randomizery. I w te miałem akurat okazję grać. Tak Mega Many mogą być bardzo ciekawe te... O, szlak by trafił. Mogłaby nią być. Jak ktoś kiedyś będzie chciał wkleić moją twarz w postać Mega Mana, to z przyjemnością. Chociaż przyznam szczerze, że wolałbym być Ryo Hayabusą. Dobra, muszę najpierw się przyjrzeć, bo spadnę w przepaść. Okej, to jest po kolei. Git. O Jezu, nie! Wiatr. Jak widzicie, będziemy tu często umierać, ale kiedyś się nauczę, spokojnie. Continue. To teraz trochę mojego życiowego lore. Ja z Mega Manem do czynienia miałem przez wzgląd na kreskówkę. Nie przez grę, która była na Pegasusie. Oj, nie, na Pegasusie właśnie chyba jej nie było. To był właśnie mój problem, że jej nie było na Pegasusie. Nie mogłem sobie w nią pograć za dzieciaka. Przynajmniej jeśli mnie pamięć nie myli. A co za tym idzie, ja z Mega Manem miałem kontakt przez kreskówkę. Jeśli mi mówisz, że Proto Man przyszedł pomóc, to ja mogę cię najwyżej wyśmiać, bo tam był on głównym antagonistą pierwszego sezonu. Oczywiście nie był złym, po prostu był głównym przeciwnikiem Lena w turnieju. Więc przykro mi, ale Proto Man w przypadku mojego lore mi nie pomoże. Dobra. Udało się, jump. Nie mogę się przyzwyczaić do faktu, że jest tutaj ten przyciągacz. No po prostu cały czas ginę przez to jedno coś. Przerażające to jest. Bo to nie jest trudne. A ja i tak umieram. Lekko. Czy można to jakoś wyłączyć? Proszę. To nie... Wiecie, czemu mam problem? To się może wydawać absurdalne, ale chodzi o ten moment, jeśli ja wciskam strzałkę, już to tłumaczyłem w którymś Mega Manie. W momencie, kiedy wciskam strzałkę, żeby on biegł, to on najpierw robi taki jakby delikatny, widzicie, tak po pikselku się rusza, a dopiero po chwili zaczyna biec w daną stronę. To powoduje pewne opóźnienie w sterowaniu, które mnie bardzo zabija. Bardzo często ginę, dlatego że myślę, że ruszę, a nie ruszam. Rock Coil? Nie, ja dopiero zacząłem, ja jeszcze nic nie mam. To jest dosłownie pierwszy boss, pierwszy poziom, który robię. Już wiem, że pewnie są tutaj jakieś rzeczy, które by mi ułatwiły poruszanie się, ale na razie jeszcze żadnych takich rzeczy nie posiadam. O ty gadzie, nie wiem, czy tak umiesz. I ty jeszcze celujesz prosto we mnie. W sumie to nie było po co tu przychodzić. Ale to one wyglądają normalnie jak poziomy z Mega Mana, czy jest to tak typowo gemotidaszowo, że tak powiem, zrobione? No, okej. Okay. Zastanawiałem się, czy to... Czyli platformowe levele. Fajnie. Ja przyznam szczerze, Mega Man nigdy nie był jakoś szczególnie moją ulubioną grą, jeśli chodzi o platformówki z NES-a, aczkolwiek na pewno w topce. Dlaczego nigdy nie był ulubioną? Dlatego, że ta forma strzelania w jednej linii i to z bardzo ograniczoną liczbą pocisków zawsze mnie irytowała i dopiero jak się dostaje jakąś broń, która ma sens, jestem w stanie jakoś dobrze się wciągnąć w tę gierkę. Dobra, tylko skaczesz, tak? Okej. Okay.
No właśnie, nawet odwrócenie się jest opóźnione tu. Strasznie mnie to wkurza. Dobra, za drugim razem wyjdzie. Chyba, że właśnie straciłem ostatnie życie. Chyba nie, jeszcze jedno mam, prawda? Tak, dobrze. Serio zginę. Nie chcę robić tego levela jeszcze raz. No odwracanie się jest tutaj... Jakoś tak, nie wiem, nie potrafię złapać tego... rytmu obracania się, dziwne to jest. No, nie umiem się ślizgać w tej grze. Nie umiem. A chyba będę musiał to wymasterować, co? Żeby przejść tę grę, to będę musiał totalnie wymasterować ten ślizg. Ale on jest taki opóźniony. I odwracanie się jest takie opóźnione. Nie mogę się odwrócić. Nie mogę się odwrócić, jak mnie to wkurza. Bo ja czuję, że wciskam strzałkę, ale zanim Mega Man się odwróci, to już, nie, to już wystrzeli. Nie wiem, dlaczego wystrzał jest natychmiastowy, ale obrót już nie. Jakby nie potrzebował czasu, żeby wyprostować rękę, ale potrzebuje, żeby ją odwrócić na drugą stronę ciała. Jeszcze trochę. Trzymaj się. Trzymaj się. Dobra, pierwszy boss z głowy. Nie myślałem, że się zmęczę. Myślałem, że zrobimy szybkie wejście w grę i lecimy dalej. Nie, to nie było GG. To bardzo nie było GG. Magnet missile. Może być. Czy ja powinien robić zdjęcie z przodu? Dobra, i z tego co wiem, broń obecnego tutaj Magnetmana dobrze działa na Hardmana, więc niech tak będzie. Rozumiem, on wygląda jakby był bardzo zrobiony z metalu. Zobaczymy, co sobą prezentuje ziomeczek. Aha, dobra, to znamy już z dwójki, była tam podobna akcja, tylko tam było jajko i kurczaki. Ach, tylko że się dało zniszczyć jajko na czas, a tutaj się chyba nie da. Jak działa w ogóle magnet? Zobaczmy to. Nijak. Aha, dobra, rozumiem, że okej. Tylko pociski skręcają. Biegnij, Mega Man. Olewamy to. Ignorujmy. Skąd nie wiedzieć? Znaczy, powinienem wiedzieć, że to coś z tego wyjdzie, ale że to? Totalny slow motion, tak. Ale z tymi grami tak było, bo gra niestety nie wytrzymuje ilości rzeczy, które są na ekranie. Dobra, udało się. Udało się. Teraz znowu gram w przyspieszonym tempie. Chwilowo. What? Jak coś jest nie tak, co ja mam niby tutaj zrobić? Mam jakieś... Mam robopieska! No tak. Słuchajcie, mamy robopieska. Robopiesek pozwala nam... O, robić takie cudo. Tylko może najpierw zabijemy przeciwnika, żeby nie robił takich numerów z ginięciem. Teraz możemy użyć robopieska. A no widzisz? On najwyraźniej jest od początku w tej grze. A jak powiedziałem, że jeszcze nic nie mam, bo faktycznie to był pierwszy poziom, jaki przeszedłem. Nie wiedziałem, że w tej grze od razu mi dają. Aha, to jest jego... Rock Coil to jest jego imię. To brzmiało jak umiejętność Gutsmana. Znaczy... Wiem, że nie Gutsmana, bo tutaj nie ma Gutsmana, ale... No wiadomo, o co chodzi. Jakiegoś typa. Zobacz, co na DC wysłałem. Dobra, zaraz rzucę okiem. O, fuck. Rozumiem, że muszę tutaj zrobić sprytny unik. Da? Dobra. Let's go!
to znaczy we wcieleniu innego robota? Jest Gutsman czy nie jest Gutsman? Chyba zaraz nie będę miał amunicji na bossa. Niedobrze. Bardzo mi się podoba, jak oni byli w stanie kreatywnie podejść do tworzenia nowych przeciwników na podstawie tych, którzy już byli w poprzednich częściach. No bo oczywiście, że to są reuzowane asety, używane po raz kolejny, ale w bardzo kreatywny sposób przerobione. O, nice. Nie, dobra, nie wracam. Jako, że nie jestem człowiekiem w żaden sposób powiązanym ze Skibidi Toilet, to praktycznie wygląda jak obraza. Powiem wam szczerze. O. Jak mam niszczyć te rzeczy, jak nie mam niczego AOE? No. Dałby chociaż trochę życia. Jakbyś był naklejką i wkleicie, to dokładnie tak wygląda, tak. Właśnie to jest najgorsze w tym. Mega menu moim zdaniem ważne jest, żeby nie bać się tracić HP. Bo często tracenie HP nie jest niczym złym. Do bossa i tak możesz podejść zaraz jeszcze raz. Więc nie musisz do niego dojść z wielkim... O Jezus. Z jakimś turbo wysokim HP. No. Więc na chillku można sobie pozwolić. Raz na jakiś czas dostać hita, tak jak ja przed chwilą. Dobra, Hardman, pokaż co masz. Wow. Okej, okay, I get it. Pamiętaj, jak zginiesz. A, nie będę miał i tanka, faktycznie. I jak widać, miałem ostatnie życie. Ha, świetnie. Czyli jeszcze raz całą tę drogę. Okej, okay, mogłem zwrócić na to uwagę. Mogłem, na zdrowie, ale tego nie zrobiłem. Użyję tank? Nie. To jak używanie potek. Potek się nie używa. Okej, okay, to jeszcze wraca. Bo chciałem spróbować zawalczyć z nim normalnie. Wiem, że go nie pokonam, ale chcę zobaczyć, jak trudne to będzie w porównaniu. O! O! Aha, unik. Zrobiłem go! O! Dobra, zrobiłem pół HP. Wydaje mi się, że dałbym radę to zrobić Mega Busterem, jakbym chciał. Zobaczmy tego Magnetmana. Tak, dwa lata się muszę obracać, przecież zapomniałem. Weź zaś ten. Dobra. W koku obracanie się jest natychmiastowe. To jest wygodniejsze. No. Proszę bardzo, widzicie? Tak się właśnie zabija wrogów, jak wiesz czym. Dlatego Mega Man jest grą dla ludzi, którzy już posprawdzają te rzeczy. Za pierwszym razem go przejść to jest dramat, naprawdę. Hard Man. Co ty mi dałeś? Powiedz mi, co ty mi dałeś, ziomuś? Nie mam prądu w laptopie. Jak to? To dlatego mam taki problem. Nie mam prądu w laptopie. Ja nie wierzę, że wam stream działa dobrze, jak ja nie mam prądu w laptopie. Sekunda. Dlatego też miałem lagi w grze i dlatego mi słabo szło, słuchajcie. To nie tak, że jestem słaby po prostu. O Boże, dobra. Hardman. Hardman miał mieć... biegi przeciwko Topmanowi. Nie mam pojęcia czemu, zaraz zobaczymy jak moc Hardmana działa, żeby to sprawdzić. Bo Man Hard mógłby narazić tę grę na status plus 13 co najmniej. Okej, okay, teraz mogę do tego strzelać. Aluzje seksualne nie wpływają zbyt dobrze na rating gry, szczególnie gry dla dzieci.
nie mogę... Mega Buster na nich nie działa? Świetnie. W sensie oni są drenisty, rozumiem to. Dobra, wejdźmy po to HP. Serio? No. Przetestujmy sobie zdolność Hardmana, bo też jestem ciekaw, co ona robi. Hardman. Okej. Wystrzeliwuję mega bombę. Podoba mi się. Dobra, ale nie potrzebuję jej na razie. Dawaj mnie z powrotem Mega Buster. Akurat trochę wykorzystałem, to sobie odnowię. Rozumiem, że tam mógłbym RC pieskiem się dostać, ale nie mam takiej potrzeby. Muszę pamiętać, że go mam w ogóle, bo to jest bardzo przydatny item. Nie. Dzięki panie za nieśmiertelność po otrzymaniu obrażeń. Chociaż moim zdaniem trochę za długa była, no ale dobra. Obstawiam, że jeśli mam trafić coś dobrego, to to będzie tu. Dobra. Bierzemy P. Nie? Nic ciekawego nie ma? Życie. Dawajcie mnie pieska. Arcyziomuś, chodź. Nice. No i nice, moi drodzy. Nie ma ich, nie ma łatwo. Nie ma ciężko. Boże. Nie umiem się wysłowić dzisiaj. Tego kotka już... Aha, chciałem powiedzieć, że znamy, ale on kiedyś nie pluł. O. Matko, on kiedyś nie pluł grudami włosów. Włosów, to właściwie kawałkami metalu czy piłeczkami. A nie, to były pieski, tak? W Mega Manie 2 były takie psy, co strzelały ogniem. Wiesz co, zdarzyło mi się, ale ja się od niej odbiłem mocno. W sensie już tak powoli mi się nudziły Mega Many, jak grałem w trójkę, więc grałem w nią bardzo krótko. Podoba mi się, że strzelają... tymi kłębkami i pchłami. Bo czym miałyby strzelać pchlarze? Jakby ktoś się zastanawiał, nie lubię kotów. Jestem psiarzem, ewidentnie. Okej, okay. I got it. O Jezu, dlaczego to się tak... Oj, to się kręci, nie! To mnie zaskoczyło, ja myślałem, że spadnę. A to po prostu jest okrągłe, więc jakby mnie przesuwa po swoim perimeter, po obwodzie. Po obwodzie mnie przesuwa. God damn. Dobra, Topman. Zobaczmy, czy z tobą walczę najpierw normalnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wydaje się to zbyt trudne, szczerze. Może go załatwię Mega Busterem? Aj, zaczepił mnie. No spodziewam się, no twierdzał jego, to zawsze jest ten najtrudniejszy etap gry. Bo jak już sobie zdobyłem tego Hardmana, żeby zabić tego Topmana, to spróbujmy użyć tej broni. Fatality. Okej. Poszło całkiem sprawnie. Mi też się podobało, trust me. Mi też się podobało bardzo. Punch kill. Także Topman nie był najtrudniejszym przeciwnikiem. Tak szczerze, jakbym poszedł na niego jako na pierwszego bossa,
to wyjątkowo łatwo bym sobie z nim poradził. Wydaje mi się, że dwa podejścia max byłyby mi potrzebne, żeby go wykończyć zwykłym megabusterem. O, fatality. Tak, fatality, absolutnie. Absolutnie. No i dobra, i zgodnie z tym, co tutaj mam, Topman to jest gość, który radzi sobie świetnie z Shadowmanem. Z jakiegoś powodu, jak jesteś na górze, to dobrze sobie radzisz z cieniem. To nie była aluzja seksualna. Bo po prostu jak im jesteś wyżej, tym lepszy cień generujesz. O to chodziło. Tja. Żarty, żarciki. Fatalaty. Dokładnie o to chodzi. Mortal Kombat Fatalaty. No. Nie no, wszystko mam maksa teraz. Walki z tym ziomeczkiem są śmieszne. W sensie, on jest taki bezużyteczny, ale będzie się, rozumiem, pojawiał w każdym jednym poziomie. W ogóle to jest też zabawne, bo jako, że kreskówka była moim pierwszym kontaktem z Mega Manem, to jak zacząłem grać w te gry, no oczywiście w nich nie było zbyt dużo przedstawienia fabuły i tak dalej, a ja wtedy też nie rozumiałem aż tak dobrze angielskiego, ja to oglądałem oczywiście na Netflixie nawet po polsku. Więc jak dotarłem... O! Gdzieś mi światło wyłączał? Może ja nie chcę. To jak zacząłem grać w Mega Manem, to ja byłem święcie przekonany, że to tak ten świat właśnie wygląda, a... W prawdziwym Mega Manie, w sensie w grach, w lore gry, gier, Mega Man jest robotem, no nie? To wszystko są pojedynki robotów między sobą. Kiedy w Mega Man EXE, czyli w bajce, oni byli awatarami, które miały ładowane dodatkowe programy, jako takie chipy wzmacniające. Zamiast tutejszego przejmowania broni po przeciwnikach, tam ładowali im chipy. To było w czasach, jak się ta konsola nazywała, że zbierało się karty i skanowało się karty do konsoli, żeby mieć jakieś dodatkowe rzeczy w grach. Nie no co ty, daj spokój, Mecio. Nie mam 28 lat, nie obrażę się o obrazek wklejony mnie w kibel. Jakbym się bał, że ktoś kiedyś zrobi taki obrazek, to bym w życiu internetu nie zaczynał, come on. Śmiało, baw się dobrze. Baw się dobrze. Dam ci okejkę na mój ulubiony. A fuck. Tak, dokładnie. Tak, chip bojowy. Tak oni to krzyczeli. Chip bojowy, długi miecz, ładuj. A potem w dalszych sezonach potrafili je ładuj podwójnie. Tak było. O kurde, mon. Spadłem. Tak właśnie wyglądała kreskówka z Mega Manem. Jak się załadowało odpowiednie trzy miecze, to był super program! Panie, jakie to było straszne, bo w tej kreskówce, na początku, na GTX-ie, czy tam gdziekolwiek ona leciała, włączę sobie tu magnetmana, będzie mi łatwiej. A Topman co robi? O! Czy to jest atak? Mogę tak zabijać? Nie mogę tak zabijać przeciwników? Pierwszy sezon wyszedł i pierwszy sezon to był, zdaje się, cały ten turniej na początku, który się tam odbywał, no nie? I puścili ten pierwszy sezon i ten pierwszy sezon kończył się najgorzej, jak się dało. Mega Man przegrywał finał, a potem jeszcze na koniec ginął od jakiegoś typa, który pojawiał się znikąd. To był chyba Pharaoh Man, czyli tam, gość Faraon. Aha, dobra, ale ja się od niego odbijam i tak, więc to nie jest dobry pomysł, żebym tak robił. No właśnie, ten Mega Man ginął tam na końcu. Ja jakoś taki, nie wiem, 10-12-latek. Przecież to ja tak przeżyłem zakończenie tego sezonu. I wiecie, żeby poczekać na następny, no to jako, że wtedy w internecie jeszcze specjalnie nie oglądałem rzeczy, to ja byłem taki przejęty. Mówię, jak oni tak bajkę skończyli? No przecież niemożliwe, że to on nie żyje? I koniec? I tyle? I główny bohater? Amen, dead? Masakra, ja się tam prawie płakałem na ostatnim odcinku. Dramat.
To była jedna z moich ulubionych bajek przez to. Fuck, ale prawie spadłem. Jedna z moich ulubionych bajek przez to. Bo naprawdę zapadała w pamięć, nie? Z takim tragicznym zakończeniem. Tak, był tam taki sezon i tam się dużo różne rzeczy potem działy. Przecież w pewnym sezonie on faktycznie przyszedł do prawdziwego świata. Oni się łączyli jakby jakąś tam formą programu, że w cyberprzestrzeni, w takich bańkach cyberprzestrzeni potrafili się stawać jakby jednym, to się jakoś nazywało. Anti-Warrior, dokładnie. Dokładnie. Dobra, weźmy od razu Topmana, bo nie mam żyć do stracenia niestety. Więc tego gościa będzie trzeba zabić. To. Dobra, nieważne. Nieważne. Ten boss wydawał się prosty. Przykro mi, nie pokonałem go zwykłym strzelaniem. Nawet nie próbowałem. Do następnego poziomu podejdziemy już, tak jak zwykle podchodzę. Czyli spróbujemy pokonać go Megabusterem. Tak, ale to były RPGi, zdaje się, nie? To nie były side-scrollery, tak jak Megameny 1, 2, 3, 4, 5, 6 i Megameny X1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 części Megamena tylko na Nintendo i Super Nintendo. Niesamowita sprawa. To były RPGi, tak. No, właśnie.